Uzi on the track. Siema, witam was jak zawsze Fipif i witam w kolejnym, przedostatnim odcinku z serii W 7 dni na Chesterka. I powiem tak, ten dzień był naprawdę świetny, zaczął się idealnie, znaczy zaspałem trochę, myślałem, będzie źle przez to, ale nastąpiła pewna rzecz, która to zmieniła. Ale jak już pewnie wiecie, zaczynamy od tego, że dzięki co zrobicie na kanale dalej. Naprawdę miażdżycie guzik, subskrypcji, łapek, mnóstwo komentarzy, chętnie bierzecie udział w konkursie. Więc dzięki wielkie. Tu łapcie jeszcze wyniki konkursu, wygrał go Modric, więc dzięki wielkie, wziąłeś udział i wygrałeś, jak widać. Więc tak, dzisiejszy dzień zacząłem od 176 tysięcy, bo zarobiłem jeszcze z golda poprzedniego dnia, tego miałem 176. I tak na razie wyglądało. Początek był taki, myślałem, że no na lajcie 13 tysięcy będę miał tego Chesterka. Ale coś się wydarzyło, pewna bardzo dobra rzecz, świetna nowina, bo jak już za chwilę zobaczycie, o godzinie 12, czyli wtedy, kiedy mój film wleciał, wleciała premia na L2 i na Golda, dlatego naprawdę to tak mnie zmotywowało, a to już na końcóweczkę, więc w sumie gdyby tak było przez cały czas, to bym zarobił dużo więcej kasy, ale i tak jest super i ten dzień naprawdę poszedł mi bardzo szybko, bo montuję to bardzo wcześnie, bo o 20.40, rozumiecie? O 20.40, a nie o 2 w nocy. Więc jestem mega zadowolony i tak, tak jak już się domyślacie, dzisiaj zarobiłem na tego Chestera, zarobiłem na dużo więcej, więc już będzie też trochę na tuning, jeszcze będzie ostatni dzień. Tylko nie zarobię zbyt dużo, bo w dzień, kiedy wy to oglądacie, to są moje urodziny, więc wiecie, tak to wygląda, więc za dużo nie zarobię. Ale tam myślę, że to z 5 tysięcy wpadnie, więc będzie trochę. I więc tak, przejdźmy do sekcji donate'ów, których było dzisiaj bardzo dużo, więc mega dzięki Kulczyk za donate'a, Polish Banana, Patryk, Arowski, Neku, Diklis, Patryk Kołodziej, Arcade, Princesa i Sequay. To są osoby, którym chciałem serdecznie podziękować. I kontynuując, naprawdę to jest świetne, co zrobicie i trochę w sumie mi smutno, że ta seria się już powoli kończy, bo całkiem mi się to przyjemnie robiło, dużo wyrzeczeń i tak dalej, ale było warto, bo wiem, bo widzę, jak wam to się bardzo podoba. Dlatego dzisiaj nawet nie byłem nas bardzo na tunerze, w związku z tą premią po prostu miałem tą premię na L2, więc tylko wbiłem, żeby nie stracić i myślę, że może jutro coś porobię, nie wiem, zobaczymy jeszcze. No to i widzicie, przełomowy moment, jak mam 190 tysięcy, więc jak już wiecie, wygrałem z Afrem, udało się, wygrałem z taksometrem, znaczy jeszcze nie wygrałem jakby tego, nie wiadomo jak będzie, jakby kto będzie miał więcej kasy pod koniec, ale kto szybciej kupi swoje auto, to ja już wygrałem, bo mam kasę, tylko po prostu kupię następnego dnia tego Chesterka, więc go zobaczycie. Tu już widzicie właściwie końcóweczkę, jak zabrałem o to 200 tysięcy, na których dzisiaj w sumie zakończyłem. I tutaj już było blisko, ale Krystal dał mi donajcika 1000, który oczywiście się nie liczy, bo płaciłem go do banku, więc na to nie patrzcie. I końcóweczka tego dnia była bardzo ciekawa, wam powiem, bo chciałem jakoś to zakończyć ciekawie, to 200 tysięcy wbić, więc to co tutaj widzicie, to jeszcze nie jest to co powinno być, bo tego zawsze nie ma, to idzie do banku, poza serią nie ma. Czyli mam w sumie 199 300. I pozarabiałem tak do 199 700. I kolega dzwoni, lecimy na rower. No to co ja robię? No to lecę na rower. Poleciałem na ten rower. Trochę słabo, bo złapała mnie burza, ale to już tam mniejsza. Nie wnikajmy. I poczekałem sobie i wróciłem później, zarobiłem to ostatnie. Właśnie teraz w jaki sposób ja to zarobiłem? Bo pomyślałem, zarobię to na sweeperze. Zarabiałem na sweeperze, było bardzo fajnie. Już chciałem to kończyć. I wtedy dostałem donate'a 200. Dzięki wielkie Evol. Ale myślałem, nie, ja tego nie wbiję znowu tak. Więc odłożyłem 200 euro do banku. I wtedy zbugowałem się sweeper, już nie mogę na nim zarabiać. Więc postanowiłem, dobra, jedziemy na lotnisko, zarobię to na L2, ale nie na kropie, tylko na dronie. Wsiadłem do tego drona. Zbyt często nim nie latam, a teraz też jest na niego premia. Więc poleciałem sobie nim, zrobiłem to 98% i finalnie udało się wreszcie zdobyć to upragnione 200 kafli
i jak już pewnie czekacie na moją tabeleczkę, której wspomniałem, to nie jest taka tabeleczka, ale wyświetlenie, zarobiłem 200 tysięcy już, czyli to jest 105% kwoty, więc jestem mega zadowolony i myślę, że będzie jeszcze więcej się uda zrobić, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, jutro ostatni odcinek z podsumowaniem i tak dalej. Trzymajcie się, bądźcie zajebiście jak jesteście i życzę wam miłego dnia. Na razie.